wkrótce na antenie Polvision. Wcześniej nie widziałem, jak wygląda pas pokryty pianą przygotowany do awaryjnego lądowania. To był pana pierwszy raz? Tak. Kapitan Tadeusz Wroma opowiada Elżbiecie Sawczuk, jak lądował Boeingiem 767 bez podwozia. Wiedzieliśmy też, że to musi być bardzo delikatny kontakt z pasem, gdyż po dotknięciu pasa już nie będzie możliwości odejścia na drugi krąg. Jak uratował 231 osób. Muszę pochwalić i podziękować konstruktorom, że taki mocny zrobili samolot, że on wytrzymał ten ślizg. Czego go nauczyło tamto przeżycie? To, żeby nie odkładać rzeczy, które mam do zrobienia, żeby nie odkładać na później, bo bywa w życiu tak, że to później nie następuje nigdy. Elżbieta Sawczuk, witam i zapraszam na wywiad z kapitanem Tadeuszem Wroną w telewizji Polvision w niedzielę 29 kwietnia o 7 wieczorem.